No, mam wrażenie, że nie jest tak łyso. Dzisiejszy odcinek będzie takim moim małym researchem, ponieważ chciałbym się dowiedzieć, czy da się zaprojektować, czy da się zrobić stronę za darmo. A także, czy da się ją umieścić w internecie za darmo, gdyż to też jest bardzo ważna rzecz, gdy robimy stronę internetową. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać kilka fajnych linków, fajnych narzędzi, które przyspieszą, pomogą nam z produkcją własnej strony internetowej. Pomysł. No, jest to rzecz ciężka. Nie każdy ma pomysł, jaką stronę internetową zrobić. Nie każdy ma pomysł, jaki można zrobić biznes internetowy. I bardzo fajną stronką, która w tym pomaga, jest IdeaSwatch. IdeaSwatch agreguje pomysły, które są jeszcze niewykorzystane, albo takie, które mogłyby być poprawione. I pierwszą taką stroną, która mi się tak spodobała, że nawet sam mógłbym taki projekt wykonać, jest pomysł rezerwacji numerów telefonicznych. To znaczy, jeżeli jakiś numer telefoniczny pojawi się na rynku, to od razu jest rezerwowany i jest kupiony. Jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe, bardzo innowacyjne. Nie wiem tylko, czy do końca miałoby klientów. Ale jeżeli chodzi o tych klientów, to od tego jest inna strona, czyli Indie Hackers. Na tej stronie ludzie dzielą się, w jaki sposób ich strony internetowe zarabiają, czy przynoszą dochody, czy przynoszą zyski, czyli jakie są modele biznesowe, jaki jest przyrost klientów, jaki... No w zasadzie każdy się chwali trochę swoim biznesem internetowym i można zobaczyć, jak czasami bardzo głupie, bardzo odważne, bardzo innowacyjne, a może czasami bardzo standardowe pomysły potrafią na siebie zarobić i jest to dobrą informacją, jakby dobrym takim punktem zaczepienia, porównania, czy jeżeli my zaczniemy z jakimś biznesem, czyli na przykład z tą rezerwacją numerów telefonicznych, czy ktoś może zrobił coś podobnego i czy nie można byłoby zobaczyć, czy danej osobie cokolwiek wyszło. Jeżeli już mamy jakiś pomysł, no to czas go jakoś wdrożyć w życie. Trzeba tą stronę zaprojektować i polecałbym do tego parę programów, które no, może nie są darmowe, ale mają za to wersję próbną przez 30 dni. Na pewno będzie to Sketch, ale problem Sketcha jest taki, że jest tylko na Maca. No to w takim razie mógłbym w zastępstwie zaproponować Figmę, która ma ten pakiet darmowy, z którego można korzystać. Dodatkowo cały pakiet Adobe też nie jest głupim pomysłem, na upartego nawet tam da się strony zaprojektować, aczkolwiek nie polecam, pakiet Adobe to jest raczej do obróbki zdjęć i do obróbki ilustracji. To pora na stworzenie nazwy, więc jeżeli uznamy, że hipotetycznie będziemy robić jakąś stronę i ta strona będzie dotyczyła opieki nad starszymi ludźmi, jakiś dom seniora, Wigor, to może to nie brzmi zbyt oryginalnie, więc polecałbym taką stronę, która się nazywa Name Combiner, w której możesz połączyć słówka, które Cię w jakiś sposób interesują, czy to będzie senior, czy to będzie house, czy to będzie Wigor i strona ta podzieli te wyrazy na sylaby, będzie kombinowała, jak je połączyć i to już tylko Twoim zadaniem będzie, żeby z tych zlepek sylab wybrać coś, co naprawdę bardzo fajnie brzmi. I na przykład zamiast robić dom seniora Wigor, to ja polecam Wigos. Fajna, hipsterska nazwa. A przy okazji, jak już jesteśmy w przypadku nazwy, to sprawdźmy, czy jest domena i ile taka domena kosztuje. No i na nazwie akurat pierwszy rok jest za darmo, więc widać, że żyjemy trialami. Ale to jest dobry pomysł, bo po roku dopiero będziemy mogli w zasadzie zweryfikować, czy w zasadzie strona przynosi jakiś zysk, przynosi jakieś dochody. Jeżeli już mamy nazwę firmy, jeżeli już mamy domenę zarezerwowaną, kupioną, to pora na logo. I oczywiście są darmowe generatory. Można też skorzystać i zobaczyć, czy może są jakieś ikony, które też mogłyby pełnić rolę loga i na przykład na Icon 8
Można sobie daną ikonę pobrać i jeżeli gdzieś tylko umieścimy informację, że ilustracje, ikony pochodzą z tej strony, to można je umieścić na naszej stronie. Na pewno jest to dobra baza, żeby w tych innych programach stworzyć coś podobnego. Nie trzeba wymyślać koła na nowo. Ok, jeżeli mamy nazwę, logo, też jakiś font by się do tego wszystkiego przydał, żeby to ładnie się uzupełniało. I polecam FontPer, stronę, która umożliwi nam porównywanie różnych fontów, jak ze sobą współdziałają, jakie są między nimi relacje. Ponieważ dobranie fontów samemu nie jest takie łatwe. Trzeba się trochę nad tym natrudzić, mieć trochę doświadczenia. Ta strona nam to umożliwia. Większość fontów jest darmowych, bo to są fonty od Google'a, więc nie powinno być z tym żadnych problemów. Tak jak w przypadku darmowych fontów, mamy też dostęp do darmowej ilustracji w internecie. Pewnie każdy kojarzy taki bank z fotografiami jak Shutterstock. Ja go nie lubię. Ja polecam darmowego Bursta od Shopify, gdzie można naprawdę pobrać wysokiej klasy, wysokiej jakości fotografie, które akurat w przypadku tego naszego Vigos bardzo dobrze pasują. Jeżeli byśmy chcieli zamieścić ilustrację na naszej stronie, no to polecałbym coś, co może być akurat nieznane. To jest fajny, unikalny link Dimensions, gdzie większość tych rzeczy jest jakby stylizowana, jakby mieliby skorzystać z tego architekci, ale można także te same rzeczy wziąć i umieścić na własnej stronie. Należałoby sprawdzić, czy nasze makiety są funkcjonalne. I polecam InVision. To już jest pewnie aplikacja, którą większość z Was zna, gdzie można swoje projekty stron zamieszczać i patrzeć, w jaki sposób użytkownicy z nich korzystają. I nie wymaga to żadnego kodowania. A jak wiemy, kodowanie jest jednym z najdroższych etapów podczas tworzenia strony internetowej, więc warto byłoby przetestować daną stronę, zanim deweloper ją wyprodukuje. Trzeba powiedzieć szczerze, nie ma zbyt wielu darmowych hostingów, ale na przykład taka strona jak 1 MB pozwala na umieszczenie swojej strony, jeżeli nie przekraczasz 1 MB. Jeżeli nie masz dużo ilustracji w PNG-ach, w JPG-ach, raczej korzystasz z SVG-ów, to jest fajne miejsce dla Ciebie, ponieważ dożywotnio jesteś w stanie trzymać tam swoją stronę internetową. W zasadzie udało się postawić całą stronę od zera do bohatera. Nie jest to może oparte wszystko na WordPressie, to trzeba wszystko samemu zakodować, ale jest za darmo. Można mieć własną domenę, na własnym projekcie, z SSL-ami. Ważna rzecz, jeżeli próbujemy coś sprzedawać. Jedynym mankamentem jest to, że nie może być większa niż 1 MB. No ale na sam początek, taki proof of concept, to jest bardzo dobra rzecz. Warto coś takiego zrobić i ja niedługo też coś takiego zamierzam zrobić, się z Wami podzielić, zobaczyć, czy działa to w praktyce. Subskrybujcie. Więcej jeszcze fajnych linków będzie podanych na grupie facebookowej, więc zachęcam wszystkich do wchodzenia. Link jest na grupę facebookową. No i zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam, Paweł Max Sławiak.